Ewa Ewart, dokumentalistka, reżyser, scenarzysta. Dziś jestem freelancerem. Przez ostatnie 20 lat pracowałam dla BBC w dziale dokumentu zagranicznego. Praca dokumentalisty jest pomysłem na życie, ponieważ jest bardzo trudno oddzielić sferę zawodową. Jest to tak niesłychanie zachłanne zajęcie. Uprawianie dokumentu. Dokument potrafi być bardzo zazdrosny o czas jego twórcy, energię i uwagę i wymaga absolutnej wyłączności. W związku z tym tutaj podzielenie, prawda, jakieś oddzielenie życia prywatnego czy życia osobistego było nie lada wyzwaniem, czy życia zawodowego było nie lada wyzwaniem i stąd właściwie po latach zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę mój zawód jest moim pomysłem na życie. Zaczęło się od języków, które mnie w sposób bezpośredni doprowadziły do pracy tłumacza w okresie, kiedy w Polsce zaczęło się dziać. Początek lat 80. Polska stała się newsem numer jeden wszędzie na całym świecie. Tu również zaczęli się zjeżdżać wtedy dziennikarze zachodni, żeby to, co się działo, zrozumieć, obsłużyć i wytłumaczyć całemu światu. I takim sposobem zaczęłam pracować jako tłumaczka dla prasy hiszpańskiej. Tak się stało, że tutaj moje sprawy zawodowe splotły się trochę ze sprawami prywatnymi. Tutaj wtedy, w tym okresie, spotkałam mojego przyszłego męża, dziennikarza brytyjskiej stacji telewizyjnej ITV, który tutaj przyjechał jako korespondent tej stacji. I w połowie lat 80., w końcu roku 84. wyjechałam z Polski. Miałam wtedy już za sobą pracę nie tylko tłumaczki, ale takiego początkującego redaktora w hiszpańskiej agencji prasowej EFE, która się tutaj otworzyła w związku z tym, że Polska była takim newsem. I trafiłam na naprawdę fantastyczną szefową, osoba, która właściwie okazała się kluczowa w tym, jak te moje drogi zawodowe, kluczowa w ukierunkowaniu, w ustawieniu na właściwe tory mojej pracy zawodowej na bardzo wczesnym etapie. To znaczy, to był ktoś, kto chyba zauważył jakiś potencjał we mnie, ktoś, komu chciało się zainwestować we mnie i to była osoba, od której ona była pierwszą, która mnie zaczęła uczyć podstaw nowoczesnego dziennikarstwa w zachodnim stylu. Kolejne dwa lata, niecały rok w Londynie był właściwie takim okresem troszeczkę, który był pociągnięciem tego, co robiłam w Warszawie, tego, co robiłam w Polsce, ponieważ dostałam przeniesienie do tej samej placówki w Londynie. A potem udało nam się wyjechać na 4 lata do Waszyngtonu i to był chyba jakiś taki początek, ponieważ to było oczywiście z powodu tego, że mój mąż dostał z kolei przeniesienie do Waszyngtonu, został korespondentem w Waszyngtonie. Natomiast ja zaczęłam tam już samodzielnie szukać jakiejś swojej drogi zawodowej. Zaowocowało to tym, że związałam się z BBC, polską sekcją radiem i zaczęłam uprawiać reportaż radiowy. Mianowicie nadawałam im regularnie reportaże z Waszyngtonu, jak była postrzegana Polska przez Biały Dom, przez tamtejsze media. Potem to się troszeczkę rozlało generalnie na Europę Wschodnią. Proszę pamiętać, że to był w dalszym ciągu okres, w którym naprawdę Polska rzuciła tą pierwszą kostkę domino i potem zaczęło się to powoli, ten proces, prawda, rozlewać na kolejne kraje naszego bloku. W tym też czasie, oprócz tego, że miałam współpracę z BBC, polską sekcją radiową, zaczęłam również uprawiać takie producentstwo polowe, powiedziałabym. To był taki research, właściwie to było coś na kształt, chyba można najlepiej określić, pracy researcherskiej, ale to była dokumentacja w terenie dla niektórych stacji telewizyjnych europejskich, które działały na terenie Waszyngtonu w Stanach. Jednocześnie zajmowałam się również współpracą z brytyjskimi gazetami na zasadzie researchera, więc to była taka działalność bardzo różnorodna. A tak naprawdę moja przygoda z telewizją zaczęła się w Moskwie. Kolejne przeniesienie, 1 stycznia 90 roku, wylądowaliśmy oboje w Moskwie. Mój mąż dostał kolejne przeniesienie, tym razem jako korespondent do Moskwy. No i ja spakowałam się, pojechaliśmy razem. I tam dosłownie w niecały tydzień po wylądowaniu na lotnisku w Szeremietewie zgłosiła się do mnie amerykańska stacja CBS z propozycją współpracy, przyłączenia do ich moskiewskiego biura.
w charakterze producenta newsów. O tyle miałam ogromne szczęście, że w tym okresie CBS wysłało z centrali z Nowego Jorku rzeczywiście najlepszych z najlepszych. I ja miałam okazję uczyć się nowoczesnego dziennikarstwa telewizyjnego od najlepszych. Od najlepszych naprawdę to była... I mało tego, że ja nie uczyłam się tego na wykładach. Ja się uczyłam w trakcie, robiąc to, będąc jednocześnie rzucona na bardzo głębokie wody. Tam nie było zmiłuj się, nie było, że ja czegoś nie umiem. Nawet jak dostawałam zadania, że do końca nie byłam pewna, po prostu brałam głęboki oddech i wiedziałam, że muszę sobie poradzić. I to była chyba najlepsza szkoła. Jednocześnie miałam to zaplecze, prawda, w postaci tych fantastycznych specjalistów, świetnych dziennikarzy. To naprawdę wielkie nazwiska. I to było, to właściwie dało mi ten taki ostateczny szlif, jeżeli chodzi na pewno o newsy. Właściwie po 2 latach współpracy z CBS-em w Moskwie skończył się dla mnie osobiście okres najbardziej ekscytujący. Na moich oczach rozwalił się Związek Radziecki. Odszedł Gorbaczow, który był instygatorem tych wszystkich nieprawdopodobnych przemian. I zaczął się pod egidą nieżyjącego już dziś prezydenta Borysa Jelcyna. Zaczęła się droga, Rosja zaczęła szukać swojego brandu demokracji. To było przede wszystkim już takie story ekonomiczne. A poza tym, jak już się obsłużyło rozpad Związku Radzieckiego, no to jeżeli chodzi o newsy, no to co już jeszcze można było zrobić? Ja już naprawdę miałam wtedy taki przesyt. Tym bardziej on jeszcze był spowodowany tym, że ja zaczęłam współpracować z redakcjami typu 60 Minutes, 48 Hours. To były takie Current Affairs Magazine, redakcje, które robiły dłuższe formy magazynowe. To jeszcze nie był dokument, ale to już nie było 1,5 minuty. To już były na przykład kawałki 10-15 minut. I ja współpracowałam z nimi, pomagałam im w realizacji tych kawałków. I przyznam się szczerze, że tu po raz pierwszy rozpaliło to moją wyobraźnię. I uświadomiło mi, że tak naprawdę ja bym się chciała nauczyć dłuższej formy dokumentu, dłuższej formy przekazu telewizyjnego, jakim jest dokument telewizyjny. No i tutaj znowu nie wiem, czy to jest kwestia tego, że wysłałam moje życzenie w kosmos, bardzo jasno sformułowane. Znowu taka troszeczkę sytuacja znalezienia się na właściwym miejscu, o właściwym czasie, z właściwymi umiejętnościami, bo z tymże postanowieniem pojechałam na 2 tygodnie do Londynu na wakacje, żeby troszeczkę nabrać dystansu do tego wszystkiego, przemyśleć. Miałam już zdecydowanie poza tym ochotę wynieść się z tej Moskwy, bo wydawało mi się, że prawie 3 lata to już było dostatecznie dużo i już nadszedł moment zmiany. No i traf chciał, że przez mojego przyjaciela dowiedziałam się, że właśnie BBC, to był początek, koniec 92 roku, początek 93 roku, że BBC właśnie otworzyło dział dokumentu zagranicznego, Current Affairs. I ja tylko mu tylko powiedziałam, że noszę się z jakimiś mocnymi zamiarami zmian. I on mówi, słuchaj, zmiany, no to jest po prostu dla ciebie byłoby to idealne, byłabyś idealna. Po tym spotkaniu wyszłam w posiadaniu telefonu, numeru telefonu do naczelnego wydawcy tego nowego programu, do którego po prostu zadzwoniłam. Wtedy to jeszcze było inaczej. Dzisiaj pewnie taki numer by nie przeszedł, bo bym być może została do niego w ogóle niedopuszczona, ale to był 93 rok, to była jeszcze w ogóle zupełnie inna rzeczywistość. Być może zaskoczyłam go takim trochę właśnie, trochę na bezczelnie, trochę tak z ulicy, kto to jeszcze jakimś takim pewnie trochę akcentem mówi. W każdym razie doszło do tego spotkania. Już nie będę się tutaj rozwodzić. Tych spotkań było 3 i na trzecim spotkaniu zaproponowano mi kontrakt, roczny kontrakt. Współpracę, z tym, że to na pewno nie było stanowisko producenckie. Ten pan się okazał sensownym facetem, no, że znowu jak gdyby postanowił zainwestować i powiedzieć, ale jednocześnie asekurując się, prawda, tym jednorocznym kontraktem. I zaproponowano mi wtedy, ponieważ on powiedział, mówi, ja nie mogę ci zaoferować pozycji producenckiej, nie mamy młodszych producentów ani asystentów na producenta, ponieważ jeszcze ta struktura jest jak gdyby w krystalizowaniu się, natomiast mamy researcherów, wobec czego proponuję ci stanowisko researchera. I to był ten moment, kiedy ja sobie zdałam sprawę, że są takie chwile w życiu, że warto się cofnąć o 1 krok do tyłu, żeby dokonać 2 gigantycznych kroków do przodu. I postawiłam wtedy wszystko na 1 kartę. Wróciłam do Moskwy, złożyłam wymówienie. Nie ukrywam, że było mi bardzo miło, że tam próbowali mnie zatrzymać, próbując tam różnych chwytów i prawda, incentyw w postaci finansowej głównie, ale ja już byłam wtedy absolutnie zdeterminowana, ja już wiedziałam, że to jest ta droga. Podczas tego roku ja pracowałam przy realizacji
pomagałam przy realizacji dwóch dużych dokumentów, które były produkowane przez producentów z programu. Właściwie ja od początku do końca te filmy ustawiłam. Jeden to był dokument o przemycie narkotyków, który postanowiliśmy pokazać na przykładzie północy Hiszpanii, a drugi to był temat w Rosji, gdzie ja się czułam jak ryba w wodzie. Tu miałam ogromny łódź szczęścia, bo zarówno i w pierwszym, i w drugim temacie udało mi się naprawdę zagwarantować materiał ekskluzywny. Wynalazłam niezwykłych bohaterów do obydwu filmów, ustawiłam te wszystkie sekwencje filmowe. To było fascynujące zupełnie i właściwie korespondent i producent przyjechali już trochę na gotowe. I nawet przyznam się szczerze, nie bardzo zdałam sobie sprawę, kiedy ten rok minął i BBC się do mnie zgłosiło, że są zainteresowani w przedłużeniu mojego kontraktu. Mi się wydaje, że jeżeli nie ma pasji, jeżeli nie kochasz tego, co robisz, to po prostu od razu sobie powiedzieć, nie warto, gra nie warta świeczki, bo jak powiedziałam, przede wszystkim musisz mieć ogromną... Ja to podam na swoim przykładzie, bo jest wiele gatunków dokumentu. W przypadku rodzaju dokumentu, który ja uprawiam, czyli dokumentu społeczno-politycznego, przede wszystkim musisz mieć ogromną ciekawość świata. Musisz chcieć to, co jest naczelną rolą tego dokumentu, naprawdę wyjaśnić kontekst. Nie pokazać, że coś się dzieje, tylko wyjaśnić kontekst i wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje. Czyli prawda, to jest ten follow-up, to jest to, co towarzyszy przekazowi newsowemu, że jesteśmy bombardowani dramatycznymi przekazami, które trwają zaledwie półtora minuty. Widz zostaje w stanie szoku, widzi rozlew krwi, strzelają, mordują się, spadają bomby, a właściwie tak naprawdę nie bardzo wiadomo, dlaczego prawda, te bomby spadają, dlaczego do tego doszło. To wszystko można opowiedzieć i do tego służy dokument społeczno-polityczny. Więc żeby takim dokumentalistą być, przede wszystkim trzeba się zdecydować, że ta praca będzie twoim pomysłem na życie. Trzeba mieć ogromną ciekawość świata, na pewno mieć trzeba jakąś ogromną staminę psychiczną i fizyczną, bo to jest praca, która wymaga ogromnej odporności psychicznej. Jesteś narażona na skonfrontowanie się z bardzo ekstremalnymi sytuacjami, nie tylko w tym wymiarze, że one powodują jakieś zagrożenie fizyczne czasami, ale czasami potrafią spowodować jakieś naprawdę nieodwracalne zmiany psychiczne. Mi się wydaje, że no, trzeba być określonym chyba jakimś typem psychologicznym, typem emocjonalnym, mieć ciekawość świata, ciekawość ludzi, być chyba jakąś taką osobą bardzo kontaktową, mieć umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi, to ogromnie, ogromnie się przydaje. Jednocześnie cały czas dbać o prawda, swój rozwój jako dziennikarza, bo to jest dokumentalista jest również dziennikarzem, zwłaszcza przy uprawianiu tego rodzaju gatunku, bo ja nie mówię ktoś, kto tworzy jakiś tryptyk artystyczny, prawda, który jest tam jakąś tam jego wizją artystyczną, która nie ma nic wspólnego z polityką, z wydarzeniami bieżącymi, z problemami tego świata, prawda, z trudnymi zagadnieniami. Od takiego twórcy nie wymaga się, żeby był dziennikarzem. Sukces jest pochodną pasji, mi się wydaje. Ja tutaj będę z uporem maniaka czepiała się tego, że jeżeli coś robisz z pasją, z przekonaniem i z odpowiednim przygotowaniem, sukces jest pochodną. Mnie nigdy, oczywiście, że każdy z nas tam zaczynając, realizując jakiś temat, gdzieś tam przelotnie marzy sobie, prawda, o tym już pinakulum, że wejdzie prawda, na podium i odbierze nagrodę. Poza tym sukces ma kilka wymiarów, prawda? Jedni postrzegają za sukces to, że się odbierze znaczącą nagrodę. Ja bardziej postrzegam, dla mnie wyznacznikiem sukcesu jest na przykład, co taki dokument zmienił, prawda? Czy w życiu ludzi, czy w sytuacji, którą starał się wyjaśnić, prawda? Czy której się starał zaradzić. Jeżeli taki dokument pomógł. Rzeczywiście nie chcę tutaj uderzać w pompatyczne C, no, ale no, do tego to się sprowadza. Jeżeli w jakimś sensie poprawił trochę świat, prawda, czy go naprawił, no to już dobrze, to znaczy, że to jest sukces. Dla mnie to jest sukces. Niestety tak się dzieje bardzo rzadko i mnie kilka razy, to jest takie bardzo idealistyczne moje podejście i mnie kilka razy wylano kubeł zimnej wody, bo okazywało się, że nawet moje jakieś bardzo mocne ekspozycje tak naprawdę niewiele zmieniały, ale potem doszłam do wniosku, że warto, że nawet jeżeli taki dokument pomógł jednej osobie, a tak się zdarzało, to już jest sukces. Oczywiście też jest sukcesem odebranie nagrody i nie będę byłabym hipokrytką, gdybym powiedziała, że to nie sprawia przyjemności, że to nie jest sukcesem.
A te wszystkie sukcesy osiąga się właśnie poprzez bardzo rzetelne przygotowanie, poprzez przede wszystkim rzetelne opanowanie warsztatu, rzetelne przejście i realizację wszystkich etapów, które kojarzą się z realizacją dokumentu społeczno-politycznego. Produkt finalny, jakim jest dokument, to nie jest wyłącznie moja praca. I to jest ten wentyl bezpieczeństwa, że praca nad dokumentem jest pracą całego zespołu. I tak naprawdę o jego sukcesie to nie jest tylko i wyłącznie mój sukces, to jest sukces całego zespołu, dlatego że ja sama to mogłabym tylko, prawda, zostać z tym pomysłem na papierze, na dokument. Gdybym nie miała świetnego operatora, gdybym nie miała świetnego montażysty, gdybym nie miała szeregu osób, które tak naprawdę są bardzo często tymi szarymi postaciami, daleko od kamery, stoją, prawda, poza. Czasami sukces filmu zależy od dobrego kierowcy na jakimś końcu świata, gdzie gdyby nie to, gdyby nie sprawny kierowca, to byśmy albo nie przeżyli, albo w jakieś zakątki nie dotarli. Tak było w Kolumbii, że gdybyśmy nie mieli dobrego kierowcy, to byśmy nigdy nie dojechali do dżungli, gdzie powinniśmy tam dojechać na jakieś spotkania z z partyzantami. Więc to jest ten wentyl bezpieczeństwa. Na pewno moja odpowiedzialność polega na tym, żeby sobie taki zespół umiejętnie dobrać. No to jest drogą jakiejś tam eliminacji doświadczenia współpracy, prawda, wielokrotnej z osobami, kiedy ja już mam sprawdzonych operatorów, mam sprawdzonych montażystów, mam osoby, do których mam zaufanie i w stosunku do których mogę delegować, że ten ciężar odpowiedzialności, prawda, i ta ogromna presja, jaka wiąże się z realizacją dokumentów, no tutaj jest trochę rozłożona, prawda, i ja mogę polegać na osobach, z którymi współpracuję. To, co powoduje, że twoja praca jest najłatwiejsza, jest łatwa, to nie decyduje płeć, ile tak naprawdę profesjonalne przygotowanie i to, że ty przychodzisz na plan przygotowana, że jeżeli podejmujesz się jakiego tematu i zapraszasz rozmówców, ten rozmówca natychmiast, jeżeli sobie zda sprawę, że ty jesteś profesjonalistką, że się rzetelnie przygotowałaś do tematu, że zrobiłaś research, że zadajesz sensowne pytania, które wskazują na to, że rzeczywiście zanim usiadłaś do tego wywiadu, no, podbudowałaś się jakąś wiedzą w temacie. To znajduje przede wszystkim uznanie i powoduje, że ta praca jest łatwa, a tutaj no, płeć jest chyba drugorzędna, aczkolwiek no, w sytuacji, jakie właśnie przed chwilą opowiedziałam, na pewno mnie wtedy to pomogło, a na pewno nie zaszkodziło to, że jestem kobietą. Gdybym ja uruchomiła jakieś takie właśnie mechanizmy, które powodują strach, poczucie strachu i niebezpieczeństwa, no to ja bym nie wyszła poza obszar swojego biurka w Londynie. Ja wyłączam, absolutnie odłączam ten mechanizm, no prawda, z zachowaniem jakiejś no, rozsądnego, prawda, z zachowaniem rozsądku, ale ja staram się nie bać, absolutnie staram się nie bać i staram się no, tak przygotować nawet w ekstremalnych warunkach plan i zdjęcia i tak te zdjęcia prowadzić, żeby no, jednak jakoś maksymalnie ten stopień ryzyka zmniejszyć. Natomiast rzeczywiście były takie sytuacje, kiedy do mnie dochodziło już po czasie. Zwykle to się dzieje, kiedy siedzę w, prawda, już w wygodnym hotelu przy drinku i jest jakiś postmortem tego, co się działo. Realizujemy jak gdyby pewną analizę dnia zdjęciowego i wtedy uświadamiam sobie na przykład, że wiązało to się jednak z jakimś potwornym ryzykiem i że na przykład było bardzo niewiele nas dzieliło od jakiejś potwornej katastrofy, czy wręcz sytuacji, gdzie mogliśmy z tego na przykład nie wyjść żywcem, prawda? Ale ja rzeczywiście w jakiś sposób osiągnęłam tę umiejętność odłączenia mechanizmu, który uruchamia odruch strachu i włącza, prawda, to poczucie niebezpieczeństwa, bo ja wtedy bym pewnych tematów w ogóle nie mogła zrealizować. W moim pojęciu nowe media otwierają nieprawdopodobne możliwości, zwłaszcza właśnie dla twórców dokumentu. Ja tutaj patrzę na te dokumenty, na te kamery, które mnie w tej chwili filmują i sięgam pamięcią, jak ja zaczynałam, no to prawda, tutaj ta kamera nasza, tam Betacam, wtedy, na której ja realizowałam, by nam zajęła pół planu. To, że ja mogę sobie pojechać z takim, prawda, Canonem, który przypomina aparat, prawda, stwarza ogromne możliwości przy realizacji tematów trudnych, gdzie łatwiej na przykład zasadzić się na jakiś obrazek, udając, że robisz tylko i wyłącznie zdjęcia, a nie kręcisz kamerą. Inaczej na przykład reagują, prawda, jak robisz fotografię, a zupełnie inaczej, jak nagle zaczynasz kręcić.
Tematów szukam absolutnie wszędzie. W BBC ten system działał, że często dostawałam tematy, ponieważ realizacja każdego filmu jest niesłychanie czasochłonnym i pracochłonnym zajęciem, chociażby z tego tytułu, że cię długo nie ma w Londynie. Jesteś najpierw na planie, potem jesteś na montażówce. Natomiast no, ten system był tak z głową zorganizowany, że był ten redaktor naczelny, który czuwał nad całokształtem merytorycznym tego, co nasza redakcja produkowała, czyli prawda, czuwał nad tym, żeby w ciągu jednego sezonu nie wyszło 5 filmów z Rosji, a tylko na przykład jeden z Europy czy tam z Azji. Wobec czego często dostawaliśmy tematy właśnie z tej racji, z tego tytułu, że trzeba było tą równowagę w przekazie w naszym dorobku zachować. Natomiast również było naszym obowiązkiem cały czas zgłaszać pomysły na tematy. Wiesz, pomysł się może urodzić podczas właśnie relaksującego drinka w pubie. Wiesz, ktoś ci coś tam opowie i nagle coś zakiełkuje. Mnie na przykład ostatnio, nie chcę powiedzieć jaki to temat, ale zaintrygowała manikurzystka tym, co mi opowiedziała. Prawda? Robiłam sobie manikur i opowiedziała mi śmieszną historię. Powiedziała mi historię związaną z pracą jej męża, który pracuje w określonej instytucji, która mnie bardzo zaintrygowała i pomyślałam sobie, to właściwie jest dobry temat na dokument. Mam takie dwie maksymy. Coś, co bardzo wierzę. Pierwsze, że jesteś na tyle dobra, na ile dobry jest twój ostatni film. Bo nikt nie pamięta twojego pierwszego, drugiego czy czwartego, tylko pamięta twój ostatni. Jak jest dobry, to znaczy, że jesteś dobra. Czyli trzeba, jak gdyby, nie można spocząć na laurach, w moim pojęciu. W momencie, kiedy dojdziesz do wniosku i ja sobie powiem, że już wiem, jak robić film dokumentalny, to znaczy, że jest to sygnał dla mnie, żeby zacząć robić coś innego. Dlatego, że ja mam świadomość warsztatu, na pewno pojęłam dobrze warsztat, wiem, co potrzebuję, żeby zrobić dobry film dokumentalny. Natomiast w momencie przystępowania do nowego tematu za każdym razem uczę się od początku. I na tym polega najbardziej ekscytujący aspekt mojej pracy, w moim pojęciu. A druga maksyma, uważam, że nigdy nie mogę pozwolić sobie na utratę wiarygodności jako profesjonalistka i na utratę zaufania moich widzów. To jest to, co mnie osobiście przyświeca jako profesjonalistce.